Ty już wiesz, co dzisiaj robimy. Losujemy jakąś szmatę, w której zrobimy dzisiaj sesję. Dzień dobry, ja jestem Aleksandra i zapraszam na kolejny odcinek z serii Szmaty Challenge. Tak w skrócie, polega to na tym, że losuję sobie karteczkę, na której mam napisaną nazwę jakiejś szmaty, jakiegoś ubrania i moim zadaniem będzie stworzenie z tego stylizacji do następnej sesji. Wylosowane. Koszula w bordowo-czarne paski. No, ta koszula jest taka troszkę gotycka, więc wydaje mi się, że nie powinnam mieć problemu. No co, taki worek. Bazę mamy gotową, teraz zapraszam na dalszą część vloga. Nie jestem pewna, czy będę ją jakoś bardzo dużo przerabiać. W tej koszuli zdarza mi się chodzić, więc wolałabym, żeby jakoś za bardzo nie ucierpiała. No, ale zobaczymy. 2000 years later. Na tę sesję wybrałam się do Krakowa. To znaczy wtedy się wybrałam i to była dla mnie prawie 3-godzinna podróż, bo dziś byłaby to kwestia zaledwie kilku przystanków. Całe szczęście nie miałam dużo do tachania, ponieważ tę stylizację chciałam ograniczyć tylko do portretów, maksymalnie do pasa, tam gdzie kończy się koszula, dlatego zdecydowana większość będzie działa się na głowie i na twarzy, a bluzka ma być w zasadzie takim dopełnieniem. Po losowaniu pierwsze co przyszło mi do głowy to taka mroczna, alternatywna sesja w kompletnej stylizacji, jakaś długa, czarna spódnica z halką, ciężka biżuteria zdjęta prosto z szyi Gabrielle Delioncourt, obowiązkowo glany, a zdjęcia najlepiej gdzieś w lesie albo na starym cmentarzu, generalnie mrok, zło i szatany. Bo tak po prawdzie to z takich pobudek kupiłam tę koszulę, ale tu chciałam pójść w coś bardziej artystycznego, choć ostatecznie nie mniej oczywistego. Makijaż, jak zwykle wtedy, kiedy ja go wykonuję, ma być prosty, praktycznie taki make-up no make-up, no bo jeszcze nie opanowałam niczego więcej. No i wciąż cierpię na chroniczny brak kolorowych kosmetyków. Ale żeby rozwiać trochę tę nudę i dodać makijażowi nieco pazura, postanowiłam dorobić sztuczne piegi. Ja sama niestety swoich naturalnych nie posiadam, chronię swoje blade lico przed słońcem jak Voldemort Horcruxy przed Potterem, bo w innym razie, no mogłoby się to skończyć dla mnie podobnie jak dla dziennikowego Toma Riddla spotkanie z kłem bazyliszka. Do zrobienia piegów używam sprayu na odrosty z L'Oreala, tego w turkusowym opakowaniu. Do piegów próbowałam już wielu metod, malowałam je ręcznie kredką, taką jednorazową szczoteczką do rzęs, pryskałam z pędzla akwarelami, ale najlepszy efekt osiąga się za pomocą sprayu. To stary, sprawdzony sposób. Nie no, żeby nie było, to nie jest jakiś mój autorski trik, też wygrzebałam go gdzieś na YouTubie, ale sprawdza się naprawdę nieźle, tylko trzeba sobie dobrać kolor, mój to bodajże taki zwykły brąz i uważać, żeby niczego dookoła nie pobrudzić, bo ten spray naprawdę barwi jak wściekły, dlatego polecam sprayować się w łazience albo jakoś ochronić powierzchnię dookoła. Natomiast z twarzy pokrytej podkładem schodzi bardzo łatwo, trochę gorzej z nagą skórą. Trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest produkt przeznaczony do twarzy, dlatego ja odradzam stosowanie tego na co dzień, choć efekt jest naprawdę super. Naturalnie wyglądające piegi można zrobić dosłownie w 2 minuty, ale do sesji, na chwilę, raz na jakiś czas, czemu nie? W każdym razie mnie nie zaszkodziło, a stosowałam to już kilka razy. Pryskam nie tylko buzię, ale i dłonie, żeby nie wybijały się, jeżeli będę nimi gdzieś tam manewrować przy twarzy, ale nie naciskam, ile bozia dała, tylko delikatnie, z wyczuciem, żeby spray pluł takimi jakby kropelkami. Kiedy make-up jest gotowy, czas na fryzurę. Bardzo podoba mi się motyw kwiatowy gdzieś na głowie, zasłaniających jakąś konkretną część ciała albo twarzy, na przykład oczy, kwiaty wychodzące gdzieś tam ze skarpetek, wciśnięte za pasek. No, Pinterest cały spływa takimi zdjęciami, dlatego moja stylizacja nie jest czymś odkrywczym, ale kiedy robię sesję TFP i sama troszczę się o make-up, włosy, ubrania i tak dalej, chciałabym od czasu do czasu zrobić coś, co będzie mi się zwyczajnie podobało, nie musi być to od razu wyznacznik jakichś nowych trendów. Sesję robię z Martą Rymarczyk, która jest nie tylko fotografem, ale i weterynarzem. Marta robi zdjęcia w takim wogowskim stylu, często dość wymowne i nieoczywiste. Tym razem sesja również będzie odbywała się w studio i powiem szczerze, że kiedy robię sobie na głowie takie dziwne rzeczy, a już tym bardziej, gdy przygotowuję je już na miejscu sesji, zdecydowanie wolę, kiedy odbywa się to w jakimś wnętrzu. Niekoniecznie ze względu na brak gapiów, jest zwyczajnie wygodnie wszystko tak sobie na spokojnie przygotować, a nie lepić kwiatową głowę gdzieś na murku, walcząc z wiatrem, zimnem, albo pocąc się na słońcu,
pod czujnym okiem zniecierpliwionego pana ochroniarza na fawelu. Te zdjęcia nie są jakoś bardzo klasyczne beauty, jak w filmie o publikacji do make-up trendy, ani tym bardziej fashion, stylizacja jest raczej taka romantyczna, więc nie chciałam tutaj jakichś takich mocnych min. W takim klimacie całkiem dobrze wygląda trochę nieobecny wzrok, można patrzeć gdzieś w dal, niekoniecznie prosto w obiektyw, można trochę pobawić się rękami przy foliowym czepcu, no i tak prezentuje się efekt finalny. Najpierw pofotografowałyśmy mój pomysł, a potem to, na co miała ochotę Marta i uważam, że te spontaniczne zdjęcia pod koniec wyszły nawet lepiej niż obmyślana kwiatogłowa. Na dziś to by było na tyle. Zapraszam na Instagram Marty, możesz też wpaść do mnie. Wszystkie socjale będą tam na dole w opisie. Zachęcam do subskrybowania, zalajkować w sumie też możesz i do zobaczenia wkrótce.